Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę o nowej nadchodzącej klasie postaci, czyli o Bardzie. Jeżeli śledziliście mój kanał, powiedzmy w okolicach chyba maja, to wiecie, o co chodzi z tą klasą postaci. Jeżeli nie, to oczywiście zachęcam do tego, żeby wpisać tam gdzieś na YouTubie Bard Neutral czy coś takiego i chyba z 2 albo 3 odcinki na ten temat wam się pojawią, gdyby po prostu otwarte serwery beta, gdzie mogliśmy tą nową klasę postaci testować. Jeżeli nie wiecie, o co z nią chodzi, nie znacie jej pasywki, przeliczników czy coś, to wszystkiego w tych filmach się dowiecie, dlatego że w sumie już od tamtego czasu troszkę minęło, jakby nie patrzeć. Potem dostaliśmy informację chyba jakoś pod koniec czerwca, gdy była aktualizacja urodzinowa, że ten Bard został już dodany do plików gry, tylko jeszcze jest po prostu wyłączony. No i teraz wreszcie dostaliśmy oficjalną informację, że będzie on za 10 dni, czyli 19 sierpnia, tak jak mówię, odpalony, będzie można nim już grać i tak dalej, ale to zaraz. Na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu w opisie, a my chyba możemy powolutku zaczynać, dlatego że oprócz tego, że po prostu przekażę wam jakieś moje informacje, które zebrałem powiedzmy w tym temacie, to jeszcze będę chciał się was poradzić co do zbliżających się serii powiedzmy na kanale, ale to na spokojnie. Więc tak, na wstępie może jeżeli chodzi o tą informację, to wczoraj przed godziną 18 dostaliśmy coś takiego, czy tak jak mówię, czy to na Discordzie, czy to właśnie na jakiś Instagram, Facebookach, Shakesowych, Twitterach chyba też i tak dalej. Więc tak, 10 dni do Barda, dwukropek, dzień pierwszy. W ciągu najbliższych 10 dni pokażemy wam, jak stworzyliśmy nadchodzącą profesję Barda. Nawiasem mówiąc, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Uznania Sztuki. Jak wam się podobają rysunki? Ja te rysunki tutaj przyciąłem, kto chce to sobie może zajrzeć, tak jak mówię, na Facebooka, Instagrama, Twittera czy nawet Discorda Shakesowego i po prostu będzie widział. Jest tam pokazane, jak ten Bard powiedzmy był rysowany, nie? Ten taki proces tworzenia. No ale to, co nas najbardziej interesuje, to to, że 9 sierpnia taką informację dostaliśmy, w tym momencie jest już 10 sierpnia, czyli za 9 dni po prostu ten Bard zostanie w końcu chyba włączony, wydaje mi się, dlatego że tak jak wspomniałem, w tej aktualizacji urodzinowej został on dodany do plików gry, a teraz jest po prostu wyłączony i czekamy na jego włączenie. Także taka informacja wleciała, no i drogą dedukcji powiedzmy, z racji tego, że jakby to zostało dodane 9 sierpnia, tak jak wspomniałem, za 10 dni będzie 19 sierpnia wypada w piątek, no a też nowe serwery wiadomo, że wychodzą w piątki, to jakby jest logiczne, no i też wiadomo, kto tam śledzi bardziej Shakesa i tam przeszłość Shakesa powiedzmy, to to, że nigdy nie było takiej sytuacji, żeby wychodziła nowa klasa, a nie wychodził nowy serwer, no i przeważnie to były albo serwery międzynarodowe, albo krajówki, przeważnie krajówki, natomiast teraz mam powiedzmy również swoją teorię, że to będzie kolejny serwer międzynarodowy. Dlaczego? Dlatego, że jak wejdziemy sobie na w58.syfygame.net, to pojawia nam się coś takiego, jak widzicie, zamiast po prostu tego, że strona nie istnieje, jak sobie wpiszecie w58.syfygame.net, to wam to wyskoczy, a jak wpiszecie na przykład, nie wiem, w59.syfygame.net, no to już będziecie widzieć, że takiej strony na razie nie ma. Także moja teoria jest taka, że po prostu będzie to serwer 58 międzynarodowy, no i właśnie przy okazji razem z tym Bardem. I teraz tak, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o Barda, to ze 2 albo 3 odcinki na niego temat wleciały, więc ja się tu już nie będę rozwodził, że tam powiedzmy co on robi, jaką ma pasywkę, jakie ma przeliczniki, główna statystyka i tam wiecie, wszystkie te szczegóły odnośnie klasy postaci, to wszystko na kanale już było, wystarczy wpisać Bard Neutral na YouTubie i wam wszystko na pewno wyskoczy. Więc no chyba nic trudnego, jeżeli nie wiecie w ogóle co to jest za klasa postaci, jak ona działa. Natomiast teraz tak, wpadłem ostatnio na pomysł, że W58 to w sumie nie jest taki zły numer. Tu już jakby nie będę się rozwodził, o co mi chodzi z tymi numerami, co ja mam. No mam coś z głową, to już jakby wszyscy o tym wiemy. Natomiast pomyślałem, że W58 to jest fajny numer i z racji tego, że wy bardzo czekacie na tego zwiadowcę i bardzo chcecie go w końcu zobaczyć na tych grzybach i w sumie wiem o tym, to stwierdziłem, że możemy zrobić takie lekkie przyspieszenie, to znaczy W58 z racji tego, że 58 mi się podoba jako numer, to odpalibym na przykład Łowcę Demonów albo Zwiadowcę, tu jakby już bez różnicy, może być Zwiadowca, jak chcecie może być Łowca Demonów, no i po prostu byłaby to postać na tryhardzie, czyli jakby starałbym się grać jak najlepiej, byłaby to postać long term, tam 500, ponad 500 level i tak dalej, nie? Bo no mówię, jest trochę susza na kanale, za dużo się nie dzieje, a w sumie
mnie by to przyspieszyło. No i potem na W60 odpaliłbym również postać na tryhardzie, na takim, wiecie, większym staraniu się i tak dalej. I po prostu również byłaby z tego seria na kanale, taka jak z W55, gdzie bym się po prostu starał, grał jak najlepiej, wydawał tam jakieś większe ilości grzybków i tak dalej, nie? Więc jakby na W58 by się pojawił, powiedzmy, łowca demonów albo zwiadowca, tu jakby jakbyście woleli, to już możecie w komentarzu napisać. I potem na W60, w zależności od tego, co się pojawi na W58, na przykład na W58 się pojawia zwiadowca, to na W60 jest łowca demonów. Obydwie postacie na tryhardzie, obydwie postacie ponad 500 level i tak dalej. Jeżeli by się na przykład zwiadowca na W58 pojawił, to na W60 łowca demonów, nie? Trochę skomplikowane, ale chyba wiecie, o co chodzi. Natomiast teraz, jeżeli się pojawi faktycznie ten Bard razem z tym serwerem, no to nasze plany się troszeczkę komplikują. I teraz tak, ja osobiście Bardem raczej na dłużej grać nie będę, to od razu powiem. I pytanie do Was, czy robimy tak, jak wspomniałem przed chwilą odnośnie tych dwóch serwerów, natomiast Bardem być może pogram, bo wiadomo, jak się skombi nowy serwer i jeszcze nowa klasa, to na pewno wyświetlenia pójdą bardzo do góry i te filmy będą robić fajne wyświetlenia i tak dalej, nie? Więc to jest jakby logiczne i też to jest kuszące dla mnie, powiedzmy. Natomiast mógłbym zrobić coś takiego, że na przykład na W58 odpalam long term jakąś klasę postaci z tych dwóch, czyli zwiadowca albo łowca demonów, i może jakoś tam od razu, jak ten Bard będzie dostępny, to sobie pogramy na jakimś starszym serwerze nim, żeby również Wam pokazać, jak on po prostu sobie radzi od pierwszego levela, żeby nie zmarnować tego fajnego numerku na Barda, bo tak jak Wam wspomniałem, ja Bardem, jeżeli chcielibyście koniecznie, żebym grał na tym W58 faktycznie, to na pewno będzie coś, to coś w tym stylu jak na W57 łowca demonów, czyli kilka dni dosłownie, pierwsze trzy najprawdopodobniej, może tam ewentualnie pierwszy tydzień i tyle, nie? Więc jakby chyba szkoda, z racji tego, że szybciej dostaniecie dwie serie na kanał, które będą długo ogrywane. Widziałem, bo już na Discordzie Was o to pytałem, widziałem, że tam bardziej na W60 chcecie koniecznie, żeby był ten zwiadowca, więc w sumie nie mam problemu, żeby na W58 zagrać łowcą demonów. Druga sprawa jest taka, że jeżeli każdy serwer, który wychodzi z nową klasą postaci, to po prostu jest przepchany tą nową klasą postaci. Każdy nią gra i jakby głównie w topce się widuje właśnie tą nową klasę postaci na takim serwerze, także to też mnie troszeczkę zachęca do tego, żeby po prostu zagrać czymś innym. Druga sprawa jest taka, że jeżeli Bard nie został zmieniony za bardzo od tej ostatniej edycji serwera beta, gdzie mogliśmy nim grać, do tego, co zostało wpuszczone na serwery te jakby live, te takie oficjalne, to ten Bard, z tego co tam robili jakieś obliczenia i tak dalej, będzie bardzo, bardzo słabą klasą postaci. Możliwe, że będzie coś takiego jak z łowcą demonów, że też wyjdzie, zobaczą, że jest słaby i tam za dwa lata jakiegoś buffa dostanie czy coś i nagle będzie mocny, bardzo możliwe, no ale to jakby jeszcze będziemy mieli czas po prostu, żeby nim pograć, a teraz chciałbym Wam dostarczyć po prostu dwie serie i samemu sobie również, czyli na W58 i na W60, takie bardziej tryhardowe, żeby coś się działo i żeby po prostu fajnie się to oglądało. Natomiast mówię, jeżeli będziecie koniecznie chcieli Barda na tym W58, to mi to również napiszcie. Kto komu się nie chce pisać, to może zobaczyć jakieś komentarze i po prostu je polajkować, bo opcje są trzy. W58 gramy W58 gramy Bardem i go testujemy kilka dni, to pierwsza sprawa, jeżeli oczywiście na W58 się pojawi, nie, bo to jakby logiczne, no ale wszystko na to wskazuje, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, gramy na W58 albo łowcą demonów, albo zwiadowcą, to też wybierzcie long term i długo i na tryhardzie. Ten Bard też będzie na tryhardzie, no ale to wiadomo, to będą pierwsze 3 dni, więc jakby no będzie to tryhard umiarkowany, powiedzmy. I potem na W60, w zależności od tego, czym jakby co wybierzemy na W58, to zagramy tą drugą klasą na W60 właśnie. Natomiast jakbyśmy na W58, tak jak wspomniałem, zagrali albo łowcą demonów, albo zwiadowcą, już mi się też to miesza, to wtedy moglibyśmy na właśnie jakimś starym serwerze tego Barda odpalić i tam sobie pograć, żebyście również zobaczyli, o co z nim chodzi. No bo mówię, zdaję sobie sprawę, że nowa klasa postaci będzie z Was kusić i tak dalej, ale uznałem, że to będzie fajny ukłon dla Was, żeby po prostu zrobić dwie nowe serie. Myślę, że ciekawe, myślę, że fajne, bo jednak mi się bardzo moja seria z W55 podobała, bo te odcinki na początku wlatywały prawie codziennie, widać było, że tam staram się zagrać jak najlepiej i tak samo byłoby, czy to właśnie na W58, czy to na W60, no ale to mówię, wszystko zależy od Was, decyzja, powiedzmy, że zostanie podjęta ostatecznie przeze mnie, ale będę chciał po prostu się sugerować Waszymi komentarzami, nie musicie ich pisać, jeżeli już będzie jakiś komentarz, który
jakby, wiecie, z którym się zgadzacie, że tak chcielibyście, to co chcielibyście zobaczyć, co dana osoba w tym komentarzu napisała, to po prostu go zlajkujcie. To też będzie jakby taka dla mnie instrukcja, taka wskazówka, powiedzmy, co chcielibyście faktycznie widzieć. I chyba tyle, także już niebawem po prostu ten bard wreszcie będzie dostępny, więc w sumie to taka najważniejsza informacja z tego filmu. No a wy piszcie, co będziecie chcieli, bo jeżeli oczywiście barda odpalimy na W58, no to tak jak mówię, gram nim niedługo, skończę na nim i potem na W60 odpalimy prawdopodobnie zwiadowcę, więc jakby potem ten łowca demonów ewentualny będzie musiał poczekać dopiero do W65, no a to już trochę czasu minie, trochę zejdzie i jakby wiadomo, ten content się znowu tak rozjedzie, powiedzmy, nie? No ale to mówię, piszcie w komentarzu, co wy myślicie, ja sobie chętnie poczytam. To tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, taki krótki odcinek informacyjny, także dawajcie znać w tych komentarzach, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu i opisie i oczywiście dawajcie łapę w górę, też nie zapominajcie o tym, w ten sposób. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!